Cześć, ja mam na imię Marek, a dzisiejszym moim gościem w rozmowie jest Jarek Ratajski, z którym rozmawialiśmy na temat, czy rozmawiamy, bo dopiero będziecie to oglądać, ja już jestem po rozmowie, dlatego mówię w czasie przeszłym. Rozmawialiśmy na temat tego, czym jest programowanie funkcyjne, dlaczego teraz wraca do łask, co jest takim głównym założeniem programowania funkcyjnego, czy trudno się go nauczyć i od czego zacząć, ale też rozmawialiśmy na temat tego, czy programowanie funkcyjne jest rozwiązaniem każdych problemów i w jakich sytuacjach tak naprawdę się przydaje. Według mnie jest to bardzo ciekawa rozmowa i dosyć wesoła, także serdecznie Was zapraszam do oglądania. Cześć Jarek, dzięki wielkie, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy. To na początek może, żeby każdy Cię poznał, kto jeszcze Cię nie kojarzy z jakiegoś powodu, to powiedz parę słów o sobie, czym się zajmujesz, co w życiu robisz. No, to tak, jestem programistą. Jeśli ktoś mnie kojarzy, to pewnie z tego, że jeżdżę na konferencję. Jarek Ratajski, można powiedzieć, że swego czasu byłem takim zwierzęciem konferencyjnym przez parę lat. Ludzie mnie tam spotykali. Ale tak naprawdę nie pracuję jako speaker zawodowo, tylko jestem normalnie programistą, w zasadzie full time. Pracuję w takiej małej firmce w Szwajcarii, głównie w okolicach banków. Tak troszkę, w zasadzie to pracuję na etat, ale trochę jak freelancer, takie wady obydwu po koncepcji. Natomiast może bardziej interesujące jest, że zacząłem już programować 30 lat temu na Commodore 64, zacząłem od Basica, potem gdzieś tam, właściwie to od razu musiałem przejść na Assembler, bo ten Basic był za wolny, potem gdzieś była Amiga, na Amidze Assembler był fajny, więc się nie rozwijałem, a gdzieś tam później C++. Pamiętam, że był taki moment w moim życiu, kiedy wierzyłem, że nic lepszego niż C++ to już mnie nie może spotkać. A potem byłem zszokowany, jak w pewnym momencie odkryłem, że w zasadzie to już pracuję zawodowo w Javie i tak potem zostało prawie 20 lat. Chociaż nazywam się i cały czas myślę o sobie jako programista w Javie, a ja chyba już od kilku miesięcy Javy nie tknąłem. Ale to taki... Ale koduję codziennie. Tylko tak się właściwie w tej chwili to już prawie tylko Kotlin. Czyli taka Java++. No i w zasadzie chyba... Tyle. Na konferencji już tak bardzo nie jeżdżę, więc już chyba niedługo o mnie ludzie zapomną, ale to ma to też swoje zalety. Mam więcej czasu dla ciebie. No i zaprosiłem cię między innymi właśnie przez to, że ten Kotlin się u ciebie pojawia, ale też głównie dlatego, że na swoich wystąpieniach na konferencji jeden z głównych tematów to jest programowanie funkcyjne i wszystko, co się wokół tego kręci. I też zaprosiłem Cię dlatego, że zauważyłem, że w ostatnich miesiącach czy latach to programowanie funkcyjne gdzieś zaczyna w końcu się przebijać do mainstreamu. To znaczy, to już nie jest coś, co gdzieś tam tych trzech programistów na świecie sobie robi w piwnicy, tylko faktycznie na konferencjach to się pojawia w rozmowach pomiędzy programistami, nawet takimi w korporacjach. I to nie jest nowy koncept, no nie? To powstało w sumie wcześniej niż programowanie obiektowe. Więc dlaczego twoim zdaniem teraz to tak wypływa, czy może zdaje nam się, że wypływa? Wypływa i faktycznie no jest dokładnie tak, jak mówisz, że formalnie to powstało przed powiedzmy programowaniem obiektowym, nawet w ogóle imperatywnym. Można powiedzieć, że lambda rachunek to jest właściwie podstawa programowania funkcyjnego. No to od tego się wręcz zaczęła, powiedzmy, teoria jakichś obliczeń. Przynajmniej tak z tego, co ja wiem, ale w praktyce wydaje mi się, że zdarzyły się dwie niezależnie rzeczy. Po pierwsze, to programowanie funkcyjne swego czasu było jednak takie akademickie, ponieważ nie mieliśmy wzorców wypracowanych do postępowania z takimi problemami życiowymi. Na przykład, jak sobie poradzić w programowaniu funkcyjnym z tym, że a ktoś tak naprawdę coś pisze na klawiaturę i musimy na to zaczekać i to nie jest czysta akcja, to jest coś, co pamiętam jeszcze, ja właściwie z programowaniem funkcyjnym zetknąłem się w latach 90. pod koniec i pamiętam, że wtedy rozwiązanie to było takie, że my na chwilę to robimy w takim razie niefunkcyjne, wychodzimy z tego, a tu robimy coś nieczysto, no bo w końcu coś trzeba zrobić
w prawdziwym życiu musi być nieczysto, trzeba to złamać. Ale w międzyczasie pojawiły się te koncepcje różnych, powiedzmy, monad i tego typu, które umożliwiły zachowanie tej czystości, a jednocześnie robienie coś dla użytkownika, robienie już nawet gier, bo już do tego doszło, że są nawet działające gry zrobione prawie czysto funkcyjnie. Ale jest też drugi aspekt tego, oprócz tego, że jakby my jako programiści, jako powiedzmy community dorośliśmy, to jeszcze hardware. Ja pamiętam, że ja cały czas mam takie myślenie, że komputer to ma jeden procesor i to ma wiele konsekwencji takich. Myśmy się tak uczyli programować i to super pasowało do modelu imperatywnego. Tam nawet jak mieliśmy wątki, to jeżeli nawet te wątki się nawzajem blokowały, to i tak nic złego się nie działo, bo najwyżej jeden mógł działać. A tu nagle okazało się, że pojawiły się dwa rdzenie, cztery rdzenie, osiem rdzeni, 30 rdzeni. I teraz jak mamy jakieś synchronizacje, mutowanie obiektów, to te blokady zaczynają nam przeszkadzać, bo mamy 30 rdzeni i z tego 32 na przykład i 31 czeka, bo ktoś tam założył blokadę. I szukamy teraz takich modeli programowania, żeby jednak jak najmniej blokować, bo nawet paradoksalnie lepiej policzyć więcej. Może te 16 procesorów rdzeni robi tą samą robotę, co 16 pozostałych, może nawet się dublują, ale okazuje się, że i tak jest szybciej, niż gdyby blokować, bo wtedy pracuje tylko jeden. To oczywiście bardzo zależy od tego, co robimy, w jakiej dziedzinie, no ale to jest ten aspekt, w którym widać, że programowanie funkcyjne, języki funkcyjne, jak nazwać, runtime, środowiska funkcyjne działają, no, w takim Haskellu choćby on potrafi w zasadzie GHC troszkę niezależnie od nas rozłożyć nasze funkcje i wykonać na wielu wątkach. Nas, programistów, to nie interesuje, ponieważ są to czyste funkcje, to nic złego się nie stanie. No i no to są jakby te dwa aspekty, które widzę, niezależnie troszkę od siebie wyrosły. To gdzie twoim zdaniem to podejście funkcyjne się najlepiej sprawdza? No bo skoro ma tyle zalet, czy ma całkiem spore zalety, to no jednak nie stało się uniwersalnym narzędziem, tak jak programowanie obiektowe w tym momencie, no nie? Znaczy, powiem tak, no trudno mi powiedzieć pytanie, a gdzie się nie sprawdza. Znaczy ja mogę powiedzieć, gdzie się... Ja znam jedno miejsce, gdzie ewidentnie moim zdaniem programowanie funkcyjne będzie miało problem, ale może to wynika z tego, że ja czegoś tam nie wiem. No to są systemy czasu rzeczywistego w takim znaczeniu hard real time. W programowaniu funkcyjnym, ponieważ jesteśmy jakby bardziej abstrahujemy od tego sprzętu, więc trudniej przewidzieć i trudniej zrobić kod, który będzie na przykład miał stałe czasy wykonania. Praktycznie w językach funkcyjnych prawie zawsze musimy mieć garbage collector, a to już praktycznie niszczy jakikolwiek real time. Chociaż powiem, ja kiedyś byłem zdziwiony, mówiłem, oczywiście nigdy nikt nie będzie robił real time'u w Javie. No, okazało się, że byli tacy szaleńcy, była specyfikacja real time Java, w zasadzie to nie była taka normalna Java, więc być może, jak teraz mówimy, może bym dobrze poszukał Google, bo to się okazało, że są nawet języki do real-time funkcyjnego, ale powiedzmy, to nie jest ta domena chyba, bo z drugiej strony prawda jest taka, kto w ogóle robi real-time. No to jest bardzo wąska dziedzina i być może są jeszcze jakieś takie miejsca, gdzie funkcyjne się nie nadaje, ale w ogólności, no ja bym powiedział, że do większości rzeczy, które robię, programowanie funkcyjne w zupełności się nadaje i jest stosowane. Ja głównie zajmuję się serwerami, powiedzmy HTTP, TCP, które gdzieś tam działają. Niekoniecznie to jest webówka, ale działają w takim trybie request response. Przecież to jest podstawa. Jest input, jest output. To jest funkcja. No bardzo dobrze to pasuje do tego paradygmatu. No i co dalej? Kiedyś bym powiedział, że GUI może się nie robi funkcyjnie. Ale powstał taki framework React. Można się kłócić, na ile jest on funkcyjny, bo pod spodem siedzi DOM, który jest wręcz ultra i to straszliwie obiektowy, wręcz antywzorcowo obiektowy, ale jednak React, zresztą ja pracowałem w takiej jego wersji opakowanej w skale JS, no to była wersja bardzo, bardzo ładnie funkcyjna i bardzo mi się dobrze w tym pracowało, a w zasadzie jest to GUI. No i tak bym powiedział, że ja nie widzę, gdzie się nie sprawdza, więc to jest kwestia, ja wiem, gdzie może wybiło się, aczkolwiek ja nie mam z tym specjalnie do czynienia, to zobaczyłem w momencie, że moi koledzy parę lat temu zaczęli, ci, którzy byli związani ze skalą,
No zaczęli program, powiedzmy tak, była tam taka nisza związana z, ojejku, skala, dobra, zapomniałem jednego słowa bardzo ważnego w kontekście skali, którego się tam już teraz nie mówi, big data, przetwarzanie, czyli następca, o Jezu, przepraszam, mam bardzo słabą pamięć do nazw, a nie jest to coś, w czym pracowałem. Na razie w skali w pewnym momencie zaczęło się używa, zaczęta być używana skala, powiedzmy tam, gdzie było przetwarzanie big data. Później się to pojawiło w związku z blockchainem i częściowym powodem było to, że no chcieliśmy mieć duże bezpieczeństwo. To, że na przykład jacyś tam analitycy, jak piszą jakieś modele, jakieś kontrakty, to, że można zweryfikować, że potem programiści tego łatwo nie zepsują. Z tego samego powodu właściwie no Haskell też wszedł, powiedzmy, do biznesu. Z tego, powiedzmy, takie scenariusze widziałem. Czyli tam, gdzie potrzebujemy bardzo dużego bezpieczeństwa, tam, gdzie pracujemy z analitykami, prawie matematykami, oni, niektórzy nawet posługiwali się tym Haskellem i można było go wręcz uruchomić na produkcji. To, aczkolwiek mówię, akurat z tym aspektem nie miałem do czynienia za bardzo. Ja doszedłem do programowania funkcyjnego, mówię, przypadkowo w zasadzie troszkę poznałem jeszcze w latach 90., no ale odkryłem już wtedy, pamiętam, że mieliśmy taki moment, kiedy z kolegami stwierdziliśmy, to był język SML, pierwszy nasz funkcyjny, i o rany, trudno w tym napisać te dwie linijki, ale jak się je napisze, to się nie da zepsuć później, to od razu działa, tu nie ma co testować, to można od razu tak o wrzucić. No i to jest, oczywiście w życie później pokazało, że i w programowaniu funkcyjnym można nieźle zepsuć, no ale jednak jest to większe bezpieczeństwo, ten kod jest bardziej odporny, więc to jest to, gdzie coraz więcej ludzi jakby dostrzega ten aspekt, nie? Że zwłaszcza w kontekście, jeśli ten kod się zmienia, przychodzą różni ludzie do zespołu, no i można częściowo powiedzieć tak, jest na tyle trudne, że jak ktoś jest słaby, to w ogóle nic nie zrobi. Ale może czasami to jest zaleta, ale z drugiej strony rzeczywiście jest taki kod trudniej zepsuć. Ja to widzę na co dzień. Nawet jak nie pracuję w czysto funkcyjnych językach, takich jak Kotlin, ale Kotlin, który w zasadzie kod jest funkcyjnie pisany. Dobra, to może teraz powiesz nam, jakie jest takie najważniejsze założenie programowania funkcyjnego, czy co jest takim tym centrum, które buduje w ogóle ten paradygmat, tak? Tak jak mamy w programowaniu obiektowym te obiekty, relacje między nimi, to co mamy tutaj? Muszę powiem, ja widziałem już tyle definicji, co to jest programowanie funkcyjne, że już można się w tym pogubić i ludzie się na ten temat kłócą, to jest fajna taka dyskusja religijna, a ty jesteś bardziej funkcyjny ode mnie, a ktoś i tak dalej, ale generalnie no jest jakaś tam zgoda, że podstawą programowania funkcyjnego jest programowanie z użyciem czystych funkcji. To teraz jest pewien problem, bo w języku polskim mamy słowo czyste, ale to nie są clean functions, to są pure functions. I teraz ja mam właśnie kłopot, jak to w ogóle przetłumaczyć. Ja swego czasu zacząłem dla trochę dowcipu nazywać to niepokalane, bo to też gdzieś znalazłem, najgłupsze chyba z tłumaczeń z Google Translatora, słowka pure to jest niepokalane. No ale jakoś trzeba to też w odróżnieniu od clean code'u, można powiedzieć pure code. No, oczywiście, ale co to znaczy pure function? No to jest taka funkcja, w sumie bardzo prosta, że to, co ona wypluje, a musi coś wyrzucić, jest całkowicie zależne od tego, co ona dostaje jako argumenty i od niczego innego nie zależy. To na przykład oznacza, że ta funkcja w zasadzie to nie może nic brać z bazy danych, bo tam się mogłoby zmienić. Ta funkcja to nie może nic losowego użyć. Generatory losowych w językach funkcyjnych są fajne i ciekawe, no ale nie można użyć takiego generatora losowego gdzieś tam w tle, no bo przy dwóch wywołaniach by się coś innego pokazało. Generalnie to jest jakby podstawa, to są czyste funkcje. Z tego wynikają jakieś kolejne tam właściwości tych funkcji. Czasem się wymienia, czasem mówi się, że totalne, chociaż to jest też problem. Totalna funkcja, która jest dla każdych argumentów, daje jakiś wynik. Aczkolwiek to jest problem, bo właściwie można powiedzieć, nigdy nie da się udowodnić, że jakiś tam fragment programu jest rzeczywiście totalny, bo może się zapętlić, a my nie mamy takiej fajnej maszynki, która by stwierdziła, że coś się nie zapętli. Więc możemy domniemywać, że nie. Czyli totalne, deterministyczne, czyste, ale generalnie słówko czyste wszystko to w pewnym sensie zawiera i to od tego się wychodzi. Ale z tego wynikają kolejne rzeczy. Skoro
funkcja musi zwracać to samo, to nie może korzystać na przykład ze zmiennych globalnych. Może korzystać z globalnych stałych. Ale kolejną konsekwencją jest, ponieważ te funkcje możemy tworzyć gdzieś tam lokalnie i one mogłyby korzystać z jakichś zmiennych lokalnych, to te zmienne też nie mogą być zmienne. To muszą być niezmienne. I tak dalej. I generalnie, czyli takie z wyższego poziomu czyste funkcje, z niższego poziomu chyba każdy, kto programuje funkcyjnie, widzi największą rzecz przed oczami, niemutowalność. To jakby takie dwa aspekty. Zresztą uważam, że ta niemutowalność to jest chyba największa zaleta, którą każdy, nie musisz być programistą funkcyjnym, nie musisz nawet myśleć, że programujesz funkcyjnie, ale już użycie tej niemutowalności to, no to jest coś, co bardzo dużo daje w takim typowym programowaniu biznesowym i to widać. To w takim razie, jak już zacząłeś ten temat właśnie przydatności pewnych pojęć z programowania funkcyjnego, to możesz nam powiedzieć, czy na przykład, kiedy nie możemy tego użyć faktycznie w naszym kodzie firmowym, bo projekt jest standardowo obiektowy, to czy warto mimo wszystko się uczyć tego programowania funkcyjnego gdzieś obok, na przykład jednocześnie poznawać takie języki funkcyjne? Czy będzie to dla nas jakaś zaleta, którą wykorzystamy faktycznie, nawet pisząc kod w innych paradygmatach? Znaczy ja powiem zdecydowanie tak, bo to u mnie się stało. Ja mówię, końcówka lat 90. Jestem programistą C++. Wierzę, że nic lepszego w życiu mi się już nie przydarzy. No po prostu język, ja to nazywam ultimate. Nigdy nie można nic lepszego stworzyć. No to ja naprawdę wtedy byłem młody, więc młodym ludziom takie rzeczy się wydają. Ja w sumie nadal mam sentyment do tego języka. Programowałem w nim właśnie kilka lat i wtedy poznaję SML-a, ten język funkcyjny. I, no i jestem nim zafascynowany, jak widzę, jak niesamowicie pięknie podchodzę po prostu do tych wszystkich koncepcji, jak takie rzeczy. Ja pamiętam, że w tym momencie mieliśmy taką dyskusję, to w ogóle to poznałem na uczelni z super fajnym prowadzącym, jak mieliśmy taką dyskusję, a dlaczego my właściwie uczymy tych studentów pierwszego roku algorytmów i struktur danych na tym C, wtedy ja byłem eksperymentalnym rocznikiem uczonym na C i C++, jak tam wszystko to się rozmywa w tych bajtach, bitach, nie widać sedna, a tutaj w tym SML-u my od razu przechodzimy, robimy sedno. Teraz to ja się nie będę już z panem kłócił więcej o Big O Notation, że to jest bez sensu, bo co mi tutaj wychodzi, jak tak naprawdę cykle procesora bo i tak dalej, bo stałe są inne, bo wtedy trzeba pamiętać, że w latach 90. nasze komputery były małe, więc naprawdę często to, co wychodziło z Big O Notation, ponieważ mieliśmy tak naprawdę małe N, to było zupełnie bez sensu w porównaniu z tym, co było naprawdę wydajne w jakimś tam C dobrze zahardkodowanym. Więc ja wtedy byłem strasznym takim buntownikiem, jak takie rzeczy widziałem. W ogóle byłem takim no, typem, który oszczędzaj RAM gdziekolwiek jesteś i tak dalej. I pamiętam, że właśnie zobaczyłem tego SML-a i nagle zobaczyłem tylko taki piękny, a potem zobaczyłem niesamowitą rzecz, jak mój kod C++ błyskawicznie zaczął się zmieniać. Tam się zaczęły dziać dziwne rzeczy. Ja pamiętam, że w momencie odkryłem, że właściwie wszystko to jest const u mnie i potem jeszcze były constcasty, bo jakieś inne dziwne rzeczy, bo oczywiście trzeba było do świata rzeczywistego czasem przechodzić. Ale no ja byłem z tego kodu dosyć zadowolony i też odkryłem nagle, że no dobra, nie jest aż tak dobrze jak w tym SML-u, ale ten kod stał się bardziej odporny. Ja mogę tu robić rzeczy, które wcześniej wydawało mi się, że to science fiction, bo ja się pogubię, mi się tutaj wskaźniki gdzieś powyciekają w pamięci, a tu nagle robię jakieś, pamiętam, że robiłem taki dosyć duży pakiet do tomografii impedancyjnej i niesamowite, tu wszystko jakoś się ładnie składa, jakieś niesamowite obliczenia macierzowe i tak dalej. Ja to komponuję, a to C. No, powiedział, że C++ to był mój pierwszy język taki funkcyjny, powiedzmy, na produkcji. On był dosyć funkcyjny, wbrew pozorom. Można było, tak troszkę jak mówię, jak w C da się pisać obiektowo, tak w C++ dało się pisać funkcyjnie i on nawet nadal, on teraz jest jeszcze lepszy do tego, także nawet nie było aż takie wielkie naciąganie. No i to samo się dzieje później. Teraz ja to widzę z programistami Java, Kotlina, że jeżeli się nauczymy tego paradygmatu, troszkę sobie to poćwiczymy, to ten kod się nasz Java'owy błyskawicznie zmienia. My zaczynamy patrzeć z wyższej z perspektywy. Inaczej też patrzymy. To też nie zawsze znaczy, że będziemy to funkcyjne podejście przejmować, ale będziemy myśleć jakby z kilku już stron. Ja tak kiedyś mówiłem, że jest coś takiego... Znaczy, przeczytałem w książce, wiadomo, o tych Eskimosach, czy oni się, teraz nie wolno na to mówić, na nich mówić Eskimosi, Inuici, że mają 400 wyrażeń na śnieg.
No my z nimi o śniegu nie pogadamy. No narciarze mają powiedzmy 7, 8, a różnych rodzajów tam śniegu, jeszcze nazwą to tam sztruk syfilny, jakiś, nie, już nie pamiętam, jestem ten narciarzem amatorem, dla mnie to tam ten, jest śnieg, albo daje radę, albo nie, ale no generalnie, ale 400? No i tak samo jest w tym funkcyjnym. Jak nie wejdziemy tam, to my nie mamy, taki człowiek, który tam nie wszedł, nie jest w stanie porozmawiać z tym, który tam wszedł tak do końca. To jest też problem oczywiście w przekazywaniu wiedzy. I to nie chodzi o straszenie słówkiem na M, ale po prostu o ten inny mindset. Ale jak tam się wejdzie, tam się wchodzi całkiem w sumie łatwo. To nie jest jakieś specjalne, nie wymaga to żadnych specjalnych umiejętności. Znam ludzi, którzy zaczęli od programowania funkcyjnego i to jest tak samo naturalne jak do każdego innego zaczynanie. Nie jest to trudniejsze. To jest po prostu kłopot taki, że większość ludzi tak nie zaczyna. No i to po prostu jest ten inny język. No języki funkcyjne są z natury, z wielu powodów dużo bardziej ekspresywne i my jesteśmy w stanie pojechać w tych poziomach abstrakcji dużo wyżej. Nie znaczy, że od razu tam będziemy, ale w pewnym momencie, patrzę na kod w Javie, ja już tam nie będę dodawał tych w pozycji faktur od wszystkich klientów sumował, ja widzę, że tam jest monoid. I to zmienia, bo nagle ja jestem w stanie zrobić, a to, co ja zawsze tutaj tak pracowicie rzeźbiłem ten kod i ja widziałem, że te funkcje są podobne w kształcie, a ja wiem, jak to teraz zapisać jedną funkcję. Tylko zrobić ją, parametryzować ją przez inną funkcję. No tak, tak to się powoli rozwija i ja to bardzo polecam. Zresztą wydaje mi się, że to nie tylko jest z językami funkcyjnymi. Na pewno języki funkcyjne są dosyć praktyczne i z każdym rokiem coraz bardziej, więc to jest takie dosyć praktyczne. Jeżeli jeszcze nie umiemy języka funkcyjnego, to się nauczyć. I to pomoże właśnie nawet jak jesteśmy, wydaje mi się, że nawet jak programujemy w PHP, to nam może pomóc. Na pewno nie zaszkodzi. Ale mi się wydaje, że dalej, nawet jak już znamy języki funkcyjne, to może trzeba teraz jeszcze innego paradygmatu spróbować. No to były takie prologi, są inne. Ja na jakiś czas amatorsko coś tam próbuję poznać innego i to też zawsze daje taką inną perspektywę. Także to jest bardziej ogólna rada niż tylko funkcyjna. Dobra, no to mamy te wszystkie zalety programowania funkcyjnego. Tak, mamy wiele jego zastosowań, ale wspomniałeś, że to jest raczej, znaczy, że to nie jest jakiś bardzo skomplikowany świat, do którego nie trzeba robić doktoratu, żeby w niego wejść. Ale może na przykład widzisz, czym programiści mają największy problem przechodząc na programowanie funkcyjne? Mówię o takich programistach, którzy standardowo właśnie pracują w Javie, w C-Sharpie. I od razu może zadam kolejne pytanie, czy w takim razie dla takich osób na przykład pewnym rozwiązaniem są te języki trochę hybrydowe, właśnie trochę jak chyba Scala czy Kotlin albo F-Sharp, które są funkcyjne, ale gdzieś tam te obiekty jednak cały czas bezpiecznie siedzą. Znaczy, powiem tak, bardzo długie pytanie. Więc tak, jeśli... Ja powiem tak, niestety, ja się spotykam z programistami w pracy, ja bym powiedział tak, dawno nie miałem takiego juniora, który by miał problem z jakimś funkcyjnym, żebym go tak mógł nauczyć. Chyba z 4 lata temu miałem, ale to jeszcze ja byłem wtedy dużo słabszy funkcyjnie i jakoś tam razem się ciągnęliśmy w takim zespole. Ale szczerze mówiąc, ja nie pamiętam, czy były jakieś takie specjalne. Bym powiedział, że raczej jest problem, jest w Javie na przykład jest taki problem oporu materii, który polega na tym, że programowanie na przykład funkcyjne w Javie wygląda tak sobie. Zalety są, ale kod niestety robi się brzydki. I ja z tym nie chcę dyskutować. I mamy taki wybór, albo jest bezpiecznie, albo ładnie. No i tak niektórzy mówią, no fajnie, ten twój kod jest funkcyjny, bezpieczny, niemutowany, ale panie kolego, no to wygląda troszkę tak... średnio. No i to jest prawda. No i wtedy musimy podejmować takie decyzje, takie brzydkie kompromisy. No dobra, będziemy pisać to imperatywnie, tylko w paru miejscach, gdzie się udało, ten kod funkcyjny. No powiem tak, ja jestem w stanie napisać w Javie w pewnym sensie czysto funkcyjnie i mam takie projekciki, mam takie moduły w pracy i tak dalej, no ale to było zawsze wyzwanie bardzo duże, żeby ten kod nie wyglądał totalnie źle i miejscami nawet się nie udało. Zwłaszcza jeśli pracowałem pod presją czasu, to wtedy się szczególnie wiadomo, że to nie udaje. Ja wiem, że ten kod jest dobry, że jest bezpieczny, nawet jest obtestowany, ale wygląda średnio. I rzeczywiście tutaj teraz rozwiązaniem takim niezłym są te języki właśnie powiedzmy hybrydowe, jak przechodzimy,
właśnie Scala to taki pierwszy, z którym się spotkałem. Można powiedzieć, że Java w pewnym sensie i tam C-Sharp nawet też się w pewnym sensie stają hybrydowe, no dostają w kolejnych wersjach, podostawały, ale właśnie to jest to, że jednak stara składnia z nową funkcyjną nie do końca zawsze ładnie działa. No więc ten F-Sharp, Scala, no to czy tam Kotlin, powoduje, że my jesteśmy w stanie pisać funkcyjnie, a nie wygląda to aż tak źle, ale to nadal nie są języki czysto funkcyjne i ja to widzę szczególnie w Scali, że te języki świetnie pomogły się zadomowić programowaniu funkcyjnemu na produkcji. Na pewno nie ja to wymyśliłem, że Scala pokazała, że można pisać w Haskella produkcyjnie. Ludzie zaczęli pisać tego Haskella w Scali, to nie jest żart, wręcz tak się mówi. Przez jakiś czas niektórzy się denerwowali, że tak nie powinno być, niektórzy to zaakceptowali. Koniec końców jest teraz taka sytuacja w środowisku Scalowym, że mnóstwo programistów w Scali po prostu przeszło na Haskella. Odkryli, że to działa. No teraz może to teraz będzie działać jeszcze lepiej, bo niestety jest taki problem z językami hybrydowymi, nawet jak one były dosyć dobrze zaprojektowane, a Scala nie była źle zaprojektowana, to jest taki język, powiedzmy, gdzieś tam na uczelni powstawał w spokoju. Oderski miał trochę czasu, miał trochę eksperymentów. Ale mimo to widać, że jeżeli zaczynamy tego Haskella tak już czysto pisać funkcyjnie, to ta obiektowość ciąży. Głównie zresztą przez takie rzeczy jak na przykład właśnie polimorfizm, podtypy. Jedną z ważniejszych rzeczy w programach, w językach takich funkcyjnych, praktycznych jest inferencja typów, to, że te typy są zgadywane i żebyśmy ich nie pisali, bo tak to naprawdę to służy bezpieczeństwu, ponieważ bo jak musimy pisać typy, to będziemy omijać pisania długich i skomplikowanych typów, a właśnie chodzi w programowaniu takim funkcyjnym z typami, żeby nasze typy dość dobrze wyrażały, co robimy. No niestety w Scali bardzo często kończy się to tym, że kompilator mówi, ja się tu poddaję, ja tu nie wiem, co tu może wyjść, ponieważ ja mam, oprócz tego, że mam właśnie te typy, nazwijmy takie, jak w programowaniu funkcyjnym, to ja muszę uwzględnić jeszcze, że tu mogą być podtypy obiektowe pod klasy i teraz to ja nie wiem, co tu wyjdzie. No i wtedy człowiek musi pisać czasem takie wielkie linijki, takie hinty. W Haskellu takie hinty, trudno mi powiedzieć, bo ja nie piszę Haskella produkcyjnie, piszę tak powiedzmy dla zabawy, różne rzeczy czasem sobie staram porobić, ale w Haskellu też się hinty czasem pojawiają, tylko że przeważnie po pierwsze wtedy, kiedy my chcemy coś zaznaczyć, podkreślić, że taki typ ma być, albo bardzo rzadko coś tam jednak zawiedzie w tej type inferencji. Ja już nie pamiętam, czy mi się taki przypadek zdarzył. No niestety w Scali nie. Nie wiem, jak to wygląda F-Sharp. F-Sharp ma prostszy system typów niż Scala, ale też oznacza, że mniej rzeczy jakby możemy tam zapisać, mniejszy poziom abstrakcji troszeczkę możemy wejść. No i właśnie ludzie, ja to widzę, bo ja tak samo byłem zafascynowany Scalą. Nadal mam duży sentyment do tego języka, ja uwielbiam konferencje skalowe, bo to jest jedno z najbardziej rozwijających środowisk, community, ale ja bym wolał jednak pisać chyba w Haskellu, chociaż to też jest straszny język. Haskell ma ten problem, może taka teraz... ogólnie ja polecam Haskella za to, że jest właśnie czysty, że jest tak odległy od tego wszystkiego, że jeśli mamy się uczyć, to ja bym powiedział tak, jeśli ktoś się uczy w domu, to lepiej się uczyć Haskella. Jeżeli chcemy wejść na produkcję, no to właśnie Scala F-Sharp, no bo jedno zadziała w dotnecie, drugie na JVM, połączy się z istniejącym kodem, to nie jest taki problem i tak dalej, ale tu będzie nas bolała ta właśnie rzeczywistość. Tu będziemy w pewnym momencie mówić, że szkoda, że to nie jest Haskell. Szkoda. Bo chociaż mówię, Haskell niestety też jest stary, z lat 90. przydałoby mu się odświeżenie. Zresztą są takie różne inne alternatywne języki, które pchają tego Haskella, powiedzmy na przykład Idris jest takim językiem, który jest takim Haskellem, nie wiem, czy to było końca słowo plus plus, może można powiedzieć Haskell plus plus, ale on tak jak C++ nie tylko, że wnosi nowe koncepcje, rozwija dalej, ale on też po prostu łata kilka takich bzdur, które w Haskellu powstały, ponieważ jest po prostu stary. Ale mimo że jest stary, nadal polecam, jest o tym świetny, dużo materiałów i to jest język chyba, który obecnie takich najbardziej właśnie bym powiedział rozwija, bo jak będziemy, jeśli chodzi o skalę, no to ja widziałem, ja pamiętam, jak wszyscy się śmialiśmy, że tak naprawdę to piszemy w skawie. No to była, Javowcy przechodząc do skalę, najpierw piszą w skawie. Najpierw piszą w skawie, potem zaczynają pisać w skali, a później robią haskalatora. To jest chyba taka naturalna ścieżka rozwoju. Jak się już robi tego haskalatora, to tak ta skala przeszkadzać zaczyna. Chociaż jest teraz, ma być wersja 3.0 skali, będzie to porozmawiamy, tam jest troszkę rzeczy poprawionych. Trudno mi powiedzieć, być może będzie lepsze. No ja powiem, ja na co dzień na produkcję wchodzę z Kotlinem, mam tam trochę tych projektów, już całkiem dużo, chociaż nie są jakieś, to nie są Netflixy czy Twittery, takie normalne projekty dla ludzi. I co tu dużo powiedzieć, no
Tak samo też inni programiści tam z zespołu i z firmy, no widzę, że piszemy tego Kotlina dosyć czysto. On, w zasadzie jedyna różnica jest taka, że my nadal mamy, jak statementy powiedzieć, instrukcje, a nie tylko wyrażenia. Ja staram się używać tylko wyrażeń, czyli nie mieć żadnej linijki voidowej, która po prostu jest takim voidem. Tu zrób to. Nie, zawsze musi się kończyć jakąś wartością i tak dalej, bo to jest najbezpieczniejsze podejście funkcyjne. No tak się pisze w Haskellu. No ale w Kotlinie prawie się, prawie, nie do końca. No i też niestety operacje IO i tak dalej, no to wszystko raczej nie robi się monadami, chociaż ja od razu powiem, ostatnio już nawet mam na produkcji projekt, w którym transakcja jest monadą, tak od początku do końca, tak powinno być, działa. Powiem tak, długo się tym bawiłem, długo to testowałem, ale w końcu stwierdziłem, a jednak jest fajne, ma dużo zalet. Nawet właśnie w Kotlinie. Chociaż dla skali takie rzeczy to jest, powiedzmy, w miarę normalne. Moim następnym pytaniem miało być, co polecasz na początek, czy osobom, które chcą wejść do tego świata, ale już wspomniałeś, że Haskell do takich zabaw w domu byłby niezły. Ja od razu mówię, jedna rzecz, Haskell, jeżeli ktoś programuje, zaczął od jakiejś tam Javy czy C Sharpa, i siedzi w tym długo, to jak widzi składnię Haskella, to mówi, o rany, to jest jakaś po prostu bzdura dla matematyków. Ona jest nieczytelna, tak się wydaje. Ale moje doświadczenie z Haskellem, ja poznałem SML-a, przez wiele lat tak lekko dotykałem tego Haskella, ale niespecjalnie, aż w końcu musiałem po prostu siąść i naprawić błąd w kompilatorze Haskella, napisanym w Haskellu. To był specyficzny kompilator, bo kompilował do bytecodu, taki śmieszny projekt i to było moje takie rzucenie na głęboką wodę. Ja powiem, że ja nawet nie skonfigurowałem sobie środowiska programistycznego, ja miałem tam jest tych plików około 1000 pisanych przez, jakby to powiedzieć, akademików. To nie jest czysty kod. Tam nawet testów nie ma za bardzo. To jest naprawdę, nie wiem, nie powiedziałbym, że to jest najlepsze, nie są to najlepsze standardy inżynierskie, to co jest czołowym projektem Haskellowym, czyli GHC, projekt był forkiem tego, a dla mnie nie skonfigurowałem IDE, to oznacza, że jak szukałem, gdzie ta funkcja, którą wywołuję, jest robiona, to ja miałem taki full text search, to było moje jedyne narzędzie i budowanie z linii comment. I to jest niesamowite, ale ja bardzo szybko się wgryzłem, bo ten język taki, trzeba tych, ale to jest kilka godzin poświęcić na przegryzanie, a potem się okazuje, że tu tak naprawdę to wszystko jest wprost napisane, tylko trzeba ciągle wyłączać ten element, który ja niestety go mam. Ja się go nie pozbyłem przez 30 lat, ten element, który mówi, że a to w assemblerze będzie tak. Ja tak naprawdę nie czytam płynnie assemblera, ja coś tam znam tego assemblera, ale ciągle tak mi się gdzieś przekłada, że to będą tam branch if equal, coś tak dalej. Ja ten kod niestety ciągle jakoś tam kompiluję, a to trzeba od tego wyjść. Tam jest napisane matematycznie, co to będzie. I wtedy się okazuje, że ten język jest jednak bardzo, bardzo, jakbym powiedział, ekspresywny. I nawet jak te zmienne tam są nazywane ABCD, bo taki jest standard wręcz w Haskellu, no wcale nie chciałbyś tam mieć this is last name of a username, bla, 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 albo jeszcze notacja węgierska. Nie, to jest całkiem spokojne, bo jednak ta jedna linijka Haskellu, te dwie linijki Haskellu, to one robią tyle, co 60 linijek w Javie. No, oczywiście tą miarę teraz sobie wymyśliłem tutaj. Jest na pewno gdzieś taka miara, ale ja to tak widzę. I teraz pytanie, jak masz te dwie linijki, może one nawet nie są takie proste do zrozumienia, ale łatwiej jest się na nie popatrzeć przez te 3 minuty, niż przez te ileś minut skakać po tym całym kodzie, który w końcu robi to samo. Tylko tam jest nawet jeszcze ileś copy-paste'ów. Ja powiem, że na przykład próbowałem poprawić coś w kompilatorze Kotlina, no i to była totalna porażka. Ja się po prostu pogubiłem w warstwach abstrakcji. Zacząłem przechodzić przez warstwę, mówiąc, rano, ja już nie wiem, a tamten kompilator Kotlina jest w Kotlinie i w Javie, w językach, z którymi ja już naprawdę wiele lat mam do czynienia. Także to była taka dla mnie ciekawa lekcja. No i generalnie, jeśli chodzi o Haskell, Haskella się dosyć łatwo w tej chwili uczy, bo mamy fajne do tego materiały. Aczkolwiek znów mój problem jest taki, że no ja dawno nie byłem początkujący. Materiałem, który jest taki na pewno polecany, jest Learn You Haskell for a Greater Good i to jest prawie każdy słyszał, to jest i książka, ale to jest tak naprawdę online. Jak się szuka czegokolwiek o Haskellu, to trafiamy na tą stronę takie wykłady zilustrowane obrazkami, co to jest monada, applicative functor, ale też składnia tego języka, głównie składnia i tam wszystko jest wytłumaczone, ale teraz powiem tak, nie ma co Haskella poznawać w ten sposób, że idziemy tak,
rozdział po rozdziale, to trzeba ćwiczyć. I, no i ja na przykład znalazłem taką metodę, że ja ćwiczyłem sobie przez chwilę na czymś, co się nazywało coding game. To są takie gierki, jest mnóstwo takich projektów, ale to jest fajnie, bo to tak śmiesznie zilustrowane. Te projekty są proste, zwłaszcza na początku. Wiadomo, że tam są skomplikowane wyzwania, ale to są takie proste wyzwania programistyczne, które jeżeli się uczymy Haskella, to one nie są takie proste. Bo na przykład od razu musimy się zapoznać z monadą IO, bo zadania są typu ktoś ci wrzuca na wejście, ktoś ci, a musisz coś wyrzucić na wyjście. No i w Haskellu teraz nie ma zmiłuj się, to trzeba zrobić czysto. I to da się zrobić, to nie jest skomplikowane, no ale człowiek wtedy uczy się tej koncepcji monad i już się z nią zaprzyjaźnia i później już ona nie jest jakaś tam zła, bo ma się ją tak jakby opanowaną przez ćwiczenie. Ja generalnie uczę się przez ćwiczenia. Wiem, że są ludzie i znam takich ludzi, którzy uczą się, po prostu tak, mam takiego znajomego, on bierze taką książkę o rzeczy, której nie znał, wertuje tą książkę, ja pracuję zawsze w tym języku, tak było przez kilka lat, a on potem mi zadaje po przeczytaniu tej książki pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi. Ja rozumiem, że on na sucho doszedł dalej niż ja przez ćwiczenia. Są tacy ludzie, ale myślę, że to są wyjątki. Także ja polecam ćwiczenia, Learning Haskell for a Greater Good i generalnie Haskell. Chyba, że właśnie jesteśmy na tej nieszczęsnej produkcji, wtedy można myśleć właśnie, czy tutaj, jeśli jesteśmy Javowcami, no to ja myślę, że w tej chwili Kotlin jest takim rozwiązaniem najprostszym do przełknięcia i ja to widzę, to w bankach już się przyjęło. Tu już coraz mniej starych architektów protestuje. Oni musieli ulegnąć. Nie wiem, jak to wygląda w dotnecie i ze F-Sharpem. Nie wiem. Także... No to chyba jeszcze są większe opory, bo raczej nie słyszałem, żeby F-Sharp był jakoś szczególnie produkcyjnie wykorzystywany. Ale no ja powiem, ale to mówię, wydaje mi się, że C-Sharp, aczkolwiek ja właśnie w życiu bardzo, ja C-Sharpa trochę się naczytałem, ale ja właściwie nic praktycznie nie pisałem w C-Sharpie. No i teraz dowcip polega na tym, że to nie znaczy, że w C-Sharpie nie da się pisać funkcji. Ja wiem, że tam są też niemutowalne listy, że liznąć, albo nawet, no, słowo liznąć jest nawet niedopowiedzeniem, całkiem wiele można wynieść. Ja powiem, zwłaszcza jeśli robimy takie typowo projekty biznesowe, właśnie jakieś tam serwisy REST i tak dalej, jeśli będziemy właśnie pisać w tym C-Sharpie, ja to zgaduję przez analogię z Javą. Wtedy może dojdziemy, że może nam ten język przeszkadza, bo on tutaj nie został do tego do końca zaprojektowany i wtedy możemy zrobić ten krok do F-Sharpa albo do czegoś innego. Ale to taki... Zresztą od razu powiem, jak ja pracowałem w różnych korporacjach, w różnych miejscach, to nie jest za... Ja pamiętam, że my nie możemy użyć tego i tego. To jest generalnie nieprawda. Zawsze w takich dużych firmach, szczególnie w dużych firmach, robi się jakieś takie małe projekciki, a tu jakiś dashboard, tu coś tam, hackatony są, różne takie eventy. Zawsze mnie dziwi, ludzie pracują cały dzień 8 godzin w Javie, w tym Springu i potem mają hackaton i teraz zrobią tego Springa jeszcze raz, jeszcze lepiej. Bo im 20 razy, jak robili to na produkcji, to za każdym razem wyszło z tego jakiś koszmar, ale teraz to wyjdzie lepiej. Okej. A powiem tak, i na hackathonie zwykle to wychodzi lepiej, ale można wykorzystać ten czas, żeby się czegoś naprawdę nowego nauczyć. Także no... No niestety się zgodzę, że hackathony często tak wyglądają. I też właśnie wydaje mi się, że C-Sharp, przez to F-Sharp trochę nie wszedł tak na produkcję, bo właśnie C-Sharp w ostatnich aktualizacjach bardzo poszedł w tą stronę funkcyjną. Myślę, że bardziej niż Java. Z tego co wiem, tak, ale mówię, ja jestem za słaby w C-Sharpie, żeby to docenić. Ja nie wiem po prostu, jak to przez lata się rozwijało. Po prostu czasami ktoś coś tam pokazuje. Ja przez jakiś czas pracowałem biurko w biurko z programistą C-Sharpa w jednej firmie, robiliśmy zbliżone projekty. Czasami coś pokazywał, ja czasem jemu, ale generalnie to jest tak, że ja widzę, że C-Sharp zawsze był taki troszkę bardziej rozwojowy, no ale jest chyba w tej chwili to samo, co się w Javie stało. Java też stara się być rozwojowa, no i wychodzi powoli język koszmarek. To jest po prostu, no... Ja kiedyś mówiłem, że Scala jest takim językiem, przez to, że to jest taki język śmietnik. Każda koncepcja tam jest wrzucona. Ale teraz to można powiedzieć, że to jest Java, tylko jeszcze gorzej, bo Scala była pod to zaprojektowana. Składnia skali jest przystosowana, żeby dość dużą liczbę śmiecia na twarz przyjąć. Tego lukru składniowego i nie tylko w tych koncepcji. Java jest w ogóle do tego nieprzystosowana, a C-Sharp przez to, że ma tą składnię zbliżoną do Javy jednak, no bardzo nawet momentami, no wydaje mi się, że też nie bardzo, może dużo. I to ja wiem, że ludzie narzekają, że ten C-Sharp też stał się po prostu momentami już taki dosyć paskudny. Tak, robi się trochę to, co z C++em pewnego czasu, że masz stare podejście i nowe podejście do pewnych rzeczy. Tak, znaczy ja od razu, ja pamiętam, to też jest właśnie to, dlaczego teraz ten Kotlin jest taki popularny częściowo. Znaczy ja myślę, że część ludzi po prostu ucieka.
że wiedzą, że jak będą pisać w Javie, to właśnie będą mi tutaj ludzie wrzucać taki po staremu pisany kod javowy i tak dalej, a jakby tak zacząć od nowa w Kotlinie, to im będzie trudno. Już nie mówiąc o tym, że nawet uciekamy przed tymi starymi systemami, które tam napsuliśmy, ale po prostu też, żeby w nowym projektu nie dać sobie zepsuć. Ja pamiętam, że to się w sumie stało, jak ja się przenosiłem z C++ na Java. Oczywiście płakałem, bo mało kto pamięta, ale Java teraz to nie jest taka straszna rzecz, ale ja w językach, który był prawie funkcyjny i naprawdę niezły, miał STL-a, template'y, przyszedłem na taką Java 1.2, tam nic nie było. To był straszny język. Ale odkryłem jedną rzecz, tam nie ma void gwiazdka. I to było już tak piękne. To dużo rzeczy, proszę, ja nienawidzę void gwiazdka całym sercem, bo po prostu, nie wiem, ja bardzo pokochałem to C++, takie prawdziwe, nazwijmy, obiektowe, właśnie funkcyjne, czyste z referencjami. Co, ja się denerwowałem, jak mi ludzie jakiś void gwiazdka robili. Co to w ogóle jest? No i nagle mogłem się od nich odciąć. Dobra, to zmierzając do końca, to na koniec takie pytanie, które być może będzie gdzieś tam tytułem tej całej rozmowy. Czy uważasz, że programowanie funkcyjne jest rozwiązaniem wszystkich problemów programistycznych w tym momencie? Nie. Mam nadzieję, że nie. Znaczy, po pierwsze, to jest tak, że programowanie funkcyjne, jeśli mogę rozwinąć ten temat, że programowanie funkcyjne ma wiele poziomów, jest jak ogry. I to jest tak, że jak rozwiniemy jeden etap, ja powiem, że fajnie, łatwo jest wejść, bo szybkie są te owoce, te immutability, te czyste funkcje. Nawet monady, to jest coś, co łykniemy i zobaczymy tego zalety i możemy, o, fajnie, ale to potem wchodzi się głębiej, a to są pokłady w momencie już niezeksplorowane. To są takie pokłady, że nawet trudno książki znaleźć, bo trzeba oglądać wykłady, bo ludzie to dopiero oglądają i tak dalej. I też to się bardzo rozwija. I tam, im dalej w las, tym niestety jest troszkę gorzej. Myślę, że troszkę tutaj wynika z tego, że no Turing to świnia, bo my chcemy taką jedną rzecz, ja to chcę tak, że ja chciałbym, że jak piszę program, to już nawet nie ma za bardzo to testować, bo to musi być dobre, bo to przeszło przez kompilator. No ale no wiadomo, że tak się nie da. Ja wiem, że tak się nie da, że tam złośliwcy w latach 30. zeszłego wieku tam poudowadniali, że tak się nie da, jeżeli język ma być Turing Complete, ale ja tak troszkę wierzę, że dojdziemy do tego nieźle, że blisko tego dojdziemy, ale jeszcze jesteśmy daleko. Być może programowanie funkcyjne, powiem tak, być może pojawi się jakiś nowy paradygmat, raczej myślę, że rozwinie się to programowanie funkcyjne, może skręci w jakąś tam wersję, że będziemy szli dalej, ale trudno powiedzieć, czy to się kiedykolwiek skończy, że będziemy tylko kolejne wersje wchodzić i tam zgłębiać, będziemy widzieć. Niestety, żeby na przykład taka koncepcja, jakbym mówił 10 lat temu o monadach, to by była koncepcja akademicka. I mówił, być może da się z tego coś fajnego wyciągnąć, są obiecujące wyniki. Ale ja teraz mogę ściągnąć biblioteki, ale musiałbym to wszystko sam napisać. A teraz mogę ściągnąć biblioteki z monadami, użyć ich i od razu jakby czerpać zysk. No i, ale niestety są następne aplikacje, funktory, recursion schemes, jest po prostu tonę jakichś dziwnych koncepcji, jakieś profunktory. Ja nawet nie wiem, gdzie to wykorzystać w projektach, ale ludzie już to robią i no i gdzieś to tam do mnie dojdzie i może w momencie odkryję, a to też jest dobre. Ale wtedy oni na pewno będą jeszcze dalej. W to nie wątpię. Super, to w takim razie mam nadzieję, że więcej osób przynajmniej przyjrzy się temu paradygmatowi i nawet jeżeli na produkcję z tym nie pójdą, to gdzieś ten właśnie ten dashboard w korporacji napiszą albo jakiś projekt swój własny i trochę spojrzą na ten świat z innej strony niż tylko klasy i obiekty. Także dzięki wielkie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jeżeli chcesz powiedzieć, gdzie cię można znaleźć, czy może polecić jakieś jeszcze materiały, to bardzo chętnie. No, powiem tak, bardzo słabo update'uję mój kanał na YouTubie Kotlin cały na czarno, aczkolwiek dzisiaj właśnie w związku z tą rozmową wrzuciłem jakiś materiał, który dawno temu, znaczy jakiś czas temu przygotowałem i powiem tak, czasem tam wrzucam, jest tam kilka lekcji i staram się właśnie pokazać takiego Kotlina dla początkujących właśnie czystego, w miarę. Oczywiście nie przesadzam, ale generalnie taki jest mój cel, zobaczymy, gdzie z tym zajdę. Poza tym ja polecam, to nie jest tak, że to sam siebie, ale polecam generalnie uczestnictwo w konferencjach. Teraz jest to wręcz łatwiejsze niż było. Konferencje online, dopiero co była konferencja Scalar, jest LambdaConf, no to powiem tak, czasami jak wchodzimy tam po raz pierwszy, zwłaszcza te funkcyjne, na głęboką wodę, to możemy odkryć, o rany, 20 wykładów i ja nic nie zrozumiałem. Ja pamiętam takie coś,
ale to może dać inspirację, jak wiele jest do nauczenia, więc może mnie tam nie będzie, ale ja wam to polecam. A może tam będę, bo ja czasem właśnie robię te wykłady, chociaż ja się ciągle czuję w tym świecie funkcyjnym, taki przybysz właśnie, ledwo co się nauczył, już się wymądrza, ale fajnie jest. Super, to jeszcze raz dzięki wielkie za rozmowę, za poświęcony nam czas. Mam nadzieję, że się gdzieś tam kiedyś spotkamy na jakiejś konferencji, może już nie online nawet, tylko gdzieś na żywo. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć. O, dzięki bardzo, cześć. No i jak się podobało? Według mnie świetna rozmowa, dużo przydatnych treści, więc mam nadzieję, że Jarek zachęcił was do tego, żeby spróbować programowania funkcyjnego. A na dzisiaj to wszystko. Na koniec zostaw tylko subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu podziel się swoimi doświadczeniami z programowania funkcyjnego. Czy próbowałeś? Czy próbowałeś go użyć w projekcie firmowym? Jeżeli nie, to dlaczego? Co stanęło na drodze? A w opisie tego filmu znajdziesz jeszcze linki do mojego fanpage'a na Facebooku, na który Cię serdecznie zapraszam, i do mojego bloga. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego razu. Cześć!